Siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco, ja jestem Bonkol, moi drodzy. Otwieramy pakiety, ponieważ wykonałem dwa zadania. Zobaczcie, tutaj już chyba nie mam tych zadań. Nie mam. Czyli pierwsze zadanie, za które można było otrzymać 5 pakietów, to były dwa zwycięstwa w trybie standard. A po wykonaniu tego zadania wskoczyło nam nowe zadanie, w którym trzeba było po prostu 7, czyli łącznie 9 razy zwyciężyć w trybie standard. Dobrze, moi drodzy, otwieramy 10 pakietów. Po openingu tych pakietów zagramy sobie taką jedną walkę. Pokażę wam już jakimś takim deckiem, który zrobiłem i faktycznie daje radę. No oczywiście te deki będą zmieniane na pewno, to nie jeden raz. Nie wiem, co wam się trafiło, ale ja liczę jeszcze na jakieś fajne karty. Dobra, moi drodzy, trzask burzy. A tego nie dostałem, a nie, to chyba mam. Dobra, to już było. Sprawdzimy drugą. Dobra, niestety nie ma żadnej legendy. 3 plus 7, 2 plus 7, trzeba było wygrać 2. 10 chyba. To ja mówię 10 albo 9 zwycięstw. No to jest moja matematyka, matematyka bunkolowa. Okej. Czuję, że tu legenda będzie w tej piątej paczce. Rzadka karta. No niestety nie udało się. Jak ktoś się zastanawia, czy mam już wszystkie legendy i wszystkie karty z tego dodatku, to nie, nie mam. Będę je craftował dopiero wtedy, kiedy będę chciał po prostu stworzyć jakiś deck. Nie ma sensu craftowania wszystkich kart, no chyba, że po prostu ma ktoś tyle pyłu, że nawet jak skraftuje wszystkie karty, to jeszcze mu zostanie. No ale z drugiej strony Hearthstone to gra kolekcjonerska, nie? Jak ktoś chce wszystkie karty znaleźć i wszystkie zdobyć. Dobra, to jest szósty pakiet, więc miała być legenda i nie ma. Epicka! Zakazane uzdrowienie. Moi drodzy, od Paladyna dobra karta. Z tego co widziałem, to już te wilki są fajnie grane. Ta też zresztą na loku. Okej. No już nie mam takiego szczęścia do tych złotych kart. Moi drodzy. To jest fajne, że mam drugiego beztwarzowego, bo chyba go potrzebowałem, a go nie posiadałem. No dobra. Dobra. Wow, mistrz ewolucji, to wszystko już posiadałem. No i ostatni pakiecik, moi drodzy. Ciemności. No i nie było tym razem legendy, jak widzicie, niektóre z tych kart są bardzo fajne, niektóre to jeszcze nie widzę zastosowania ich. Dobra, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o opening, a teraz przechodzimy do pojedynku na standardzie. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają te talie, bo generalnie każdy z was te talie w jakiś sposób może po prostu sobie tutaj stworzyć, pod warunkiem, że posiada. Wchodząc powiedzmy na przykład w maga, moi drodzy, możecie kliknąć sobie Magia Szaleństwa. Tutaj już są zaproponowane właśnie z użyciem tych najnowszych kart jakieś deki. Natomiast te deki mają trochę niedociągnięć, są niepotrzebnie niektóre karty tutaj dodane. Myślę, że można to inaczej. Polecam stronę Heart.pwn. Tam na pewno znajdziecie już fajne deki. Tym bardziej, że Ameryka już gra od wczoraj, czyli od 26. No i mieli więcej czasu na wypróbowanie, nie? Konstrukcję jakichś fajnych deków. Moi drodzy, dzisiaj wam zaprezentuję tutaj mam to nazwane Kutun. Zagramy sobie pojedynek właśnie Warriorem. Jeszcze są jakieś lagi. Mamy Kutuna, gramy tutaj, pamiętajcie o tym. Standard ma taki symbol, Dzicz ma taki symbol nieskończoności, tak? Dobra, moi drodzy, więc gramy na Kutunie, Warriorem. Cóż, dek kontrolny. Mamy troszkę removali. Przede wszystkim skupiamy się na tym, aby buffować, bo mamy właśnie tych stronników, którzy buffują naszego Kutuna, ale też mamy bardzo dużo opcji do pancerza, tak? Do generowania pancerza. Więc ten deck wam pokażę, zobaczycie na razie jak to działa i zaraz wam go pokażę pod koniec materiału. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie będzie mógł podobny zrobić, a jeżeli ktoś na przykład wprowadzi jakieś zmiany i stwierdzi, że jego deck jest lepszy od tego, to może mi dać znać. Moi drodzy, co my tutaj mamy? Na razie Big Game Huntera myślę możemy wyrzucić, Eliza zostawiamy.
Jedyna broń, którą posiadamy, to jest Winax, czyli 3-2 za 2 many. I tyle. To są fajne karty. Jeszcze o tyle jest fajnie, że jak na przykład ktoś dzisiaj próbuje sobie jakiś nowy deck sprawdzić, nowy deck stworzyć na nowych kartach, to jeszcze to jest tak, wiecie, trochę po omacku, tak? Nie ma jeszcze takich fajnych removali, nie ma kart, które powinny być dodane w tych deckach. I na przykład ja, wyrzucając takiego gościa, który normalnie prawdopodobnie by zginął i drugiej tury by nigdy nie dożył. Chcesz kupić faworka? No to jest szansa na to, że on przeżyje, nie? Bo on akurat może nie mieć jakiegoś removala. Więc tak, akcja jest taka. Chcę kupić faworka. Tutaj jest agonia, dodaj losową kartę klasową do twojej ręki z klasy przeciwnika. Mógłbym go po prostu trzasnąć. Mógłbym rzucić sobie tego gościa, żeby już coś było na stole. Tak się zastanawiam. Jeżeli go trzasnę... Czy ja mogę w czwartej turze Elizę sobie rzucić? Dobra, rzucimy tak. Zobaczymy, jaka to moja karta tam jest u niego. Zobaczymy, jaką kartę dociągnął. W każdym razie... to jest piąta ranga, tak, tak, tak. Ciężko generalnie. O! Widzę, że tu takie tempo zagrał. Spoko tempo zagrał. To zagrajmy tak. Gramy tutaj z Elizą. No i już tam jedna karta zawsze więcej jest, gdzieś tam krąży już ta mapa. No to cóż, dajemy mu pole do popisu, tak? O! Dobrą kartę dobrał, bardzo dobrą. Nie dość, że ma stronnika, to jeszcze, kurczę, dobrał broń. Okej. To w tym wypadku będzie musiał tych dwóch. No dobra, to rzućmy sobie tego ziombla. Chociaż nie, bo mógłby czymś dobić. No ale wolę pod manę grać. No i teraz pod koniec tury dostanę po prostu buffa +1/+1 do Ketuna. Nie wiem jeszcze, na jakim deku on tam superanckim gra. A, to jest ten chyba dek po prostu na agoniach. Wykorzystuje tego boga, nie pamiętam jak on się nazywa, ale to jest ten bóg, który przyzywa wszystkich z agonią, którzy zginęli. Tak? Dobra, co tutaj będzie? Przygotowanie sprint. Czyli mocny dobór kart. Okej. Ile on ma kart teraz? 10. Musi coś zagrać. Prawdopodobnie to będzie... bzyknięcie. Za 2. Okej, sprawdźmy to. W ogóle tutaj mam źle troszkę tą kamerkę ustawioną, ale myślę, że nikt nie jest potrzebny. Gram z jakimś krelem. O, jednak coin. I... okej, no to wykombinował. No to wykombinował. Dobra, no to tutaj co, moi drodzy? Prosta sprawa. Gramy tak, zabijemy tego typa, dodatkowo dajemy tego gościa z boską tarczą. Zbufował nam Ketuna do 9. I teraz jest taka sytuacja, to jest bardzo dobra karta. Sama w sobie statystyki średnie za 7 many, natomiast okrzyk bojowy jest bardzo dobry. Dostajemy 10 pancerza, pod warunkiem, że nasz Ketun ma po prostu minimum 10 ataku. To się za chwilę stanie. No go no, wycofał, po prostu. Wycofał. Zagrajmy ostro. Bractwo wow. Przekrywa wszystko. Okej, 6-6. Okej. Co teraz zrobimy? Czy chciałbym go zaatakować? I egzekucji użyć? Chyba będę tak musiał zrobić, wiecie? Będę chciał go zaatakować. Będę chciał zrobić tak. Zbufujmy sobie jeszcze. I zróbmy tak. On już ma 11, już jest spoko. Dobra. On już ma 11. To, że go mi wycofał, to po prostu mam teraz lepszy buff. Okej. Tutaj grubo, cały czas będziecie widzieć na dole powiadomienia od moich znajomych, otwierają grubo paczki. To jest taki czas openingu. Problem jest taki, że to ma 2 życia. Jeśli on się nie wymieni tym coś na stole, to zawsze może po prostu gdzieś tam agentem to ściągnąć. Aha, może tak zrobić. Załatwię go. No właśnie, agentem. Strachostwór, boże, to jest... się wkurzyłem tylko na tego strachostwora.
Dobra. To jest całkiem spoko. To jest całkiem spoko. I teraz tak. Rzucając to, on musi jeszcze coś zrobić. Mógłbym rzucić już, żeby mieć więcej pancerza. To jest szóstka. Coś tam musi wykombinować. Rzućmy Karton sobie ma nas tego koksa. pobić. Otrzymaliśmy 10 pancerza, ponieważ ma 11 nasz katun. Tego chyba nie zagrywamy. Tego nie zagrywamy. Dobra. Jeszcze tutaj mamy panią Marielkę. Nie wiem, kurde, co zrobić z tym. Okej, mag krwi, Talnos. Wow, uderzenie cieni. To jest dobre. To mu się udało. I broń. Dobra. Spoko. Zróbmy tak. Zróbmy tak. To mu muszę po prostu zabić. To zrobię tak i tak. Dobrze cię widzieć też. Dobra, mamy już 12 punktów. Zbufowany do 12. Nie jest to zbyt wiele. Ja widziałem tutaj na mojej grupie na Facebooku, jak widzowie tam po prostu wrzucali screeny, jak ktoś ma tam 30, 30 ataku, katy. No to wiecie. To są mocarze. To jest słabe teraz. Dla nas. Dla nas to jest słabe. Mógłbym Shield Slama dobrać. Big Game Hunter tylko. Witamy na wielkim turnieju, mistrzu. Dobra. Okej, ale próbowałem. Jest wymiana, tu pójdzie w twarz. Co tam dalej będzie zagrane? No, widzę grubo z agonią. Widzę, grubo z agonią poleciał, ziom. To już jest coraz bliżej. No, no. Ta Sylvana troszkę tutaj robi problem, moi drodzy. Tutaj problem jak najbardziej. Co teraz? Bójka? Co Myślę, że bójka. teraz? Nic mi nie pozostało innego. Patrzą na nas oczy magiczne. Dobra. No to niech się dzieje. 4-5. No jak teraz zrzuci tego jeszcze Boga, który przyzwie wszystkich z agonią, Nikt no nie to jest pobije tragedia. moich cen. Ciężko, moi drodzy, bardzo ciężko. Odkryj kartę z agonią, proszę bardzo. Ten deck jest też bardzo ciekawy od Rogala. Jeszcze go nie testowałem, ale jak tak widzę, jak grają nim, no to aż się chce spróbować. Dobra. Okej. Sylvana jak Nie mam najbardziej. czasu na gierki. Sylvana się przyda. Pod warunkiem, że on nie ma sapa, nie? Bo już jednego użył, teraz jest pytanie, czy drugiego sapa gdzieś tam ma na ręce. Okej. Wow. Spoko. Widzicie, Sylvana dużo robi, bo on, jeśli on teraz wyrzuci mi tego gościa z agonią, prawdopodobnie to nas... Tak właśnie myślałem. I jeszcze go wycofał. To ja w tym momencie chyba mogę się poddać. To było mocarne zagranie, naprawdę. To było mocarne zagranie. Nie wiem, co mam powiedzieć. I on jeszcze raz go wyrzuci za Karton ma nas chwilę. pobić. No. Moi drodzy, teraz to, co widzicie w ogóle, to, co się dzieje, to jest coś, na co czekali
gracze chcieli czymś nowym grać, tylko teraz deck, który wypróbował... Aha, jeszcze Anubaraka zagrał. Deck, który chcecie grać, jeżeli trafia na inny, jeszcze fajniejszy deck, chociaż wszystkie są fajne, to wiecie, no, nagle stwierdzacie, kurde, gram złym. Okej. Okay. No jest tragedia z tym. Co ja mam zrobić? Moi drodzy, co ja mam zrobić? Jeszcze wrócę. Katun jest moją tarczą. O matko. On jeszcze tego mocarza tutaj może przyzwać. To jest tragedia, no. Dobra, dostawiam tak. Powiem wam, że to jest concede deck, no bo ja wiem po prostu co on tam ma, nie? Brawl byłby spoko, drugi. Ale no niestety. No i cały stół proszę do twojej dyspozycji, zagraj. Never ending story. Never ending story. Utoniesz w swoim lęku. Dobra. Powiem wam, że ten deck na Warriorze to taka kurde mocarna rzecz. Jednak ten Rogal dużo lepiej pojechał. Niewspaniałych trucizn. Okej. Dziękuję. Bardzo dużo agonii, moi drodzy. Mapa. Egzekucja. Mocarz, moi drodzy. To jest tak zwany mocarz deck. Jeszcze wrócę. Okej. On już ma tylko 4 karty, ale co to znaczy, moi drodzy? On się tylko boi Brawla. Wiecie o co chodzi? On nie chce go wyrzucać, tego swojego ziomka, tego boga, który przyzwie znowu tego zagonią, bo myśli, że ja mam Brawla. Już trzeci raz już jest Anubarak na stole, no. Trzeci raz. Teraz rzuciłem bliźniaków. Bliźniaczy cesarz, moi drodzy. To jest za 7 many taunt 4/6. Jeśli mój katun ma przynajmniej 10 ataków, wtedy przyzwam drugiego takiego samego. Znaczy takie same statystyki ma i też. Okej. Okay. No niestety. Jest słabo. Zwycięstwo nazywane. Hopla. Hopla. No nic, moi drodzy, chciałem wam pokazać tego katuna. Czy ja go dostanę, czy ja go wyrzucę. O, super, jeszcze blok tarczą, super. No, moi drodzy, chyba go nie dostanę. Chyba go nie dostanę i on ma w tym momencie chyba lital. Czekajcie, 12, 15. Dobra, wyrzucę go tylko tak, żeby sobie wyrzucić. Tego powinienem wyrzucić tylko wtedy, kiedy mój katun po prostu zginie. Bo on go przyzywa tak jakby. Nawet jeżeli on zginie, to ja go wtasuję z powrotem do talii. Natomiast ja w tym momencie już nie mogę czekać. No nie mam na co czekać. Po prostu nie mam na co czekać. No, jeszcze zniszczył mi go. No właśnie. Bum, bum, mocarz poszedł. Jedyna opcja to by była taka, że teraz dobieram katuna, wyrzucam go i... Okej. Okay. I coś tam bufujemy. No ale niestety katuna nie otrzymaliśmy. Więc po prostu dobre zagranie. No jeszcze była szansa, że nasz katun na przykład będzie wszystko w twarz bił i wtedy... Nie, no tragedia, dobra. Dobra, moi drodzy, tu niestety concede. Tutaj się poddajemy, ale zagrajmy jeszcze jeden szybko, dobra? Zagrajmy sobie jeszcze jeden. Zagrajmy tego maga. Ja chcę zagrać tym magiem. Sprawdzimy tego maga właśnie na
Nie Oksaronie. Który to był? Magia szaleństwa? Chyba ten. Dobra, zagrajmy. On jest wesoły generalnie. Tylko, że jest bardzo nieprzewidywalny, jak się potem rzuci. Deck, którym teraz zagramy, jest deckiem podstawowym. Ja tam nic w nim raczej nie zmieniałem. Polega on przede wszystkim na rzucaniu zaklęć. Każde zaklęcie, niezależnie czy to było nasze zaklęcie, ciekawe co to jest za deck, czy zaklęcie przeciwnika, jest wliczane w pulę zaklęć, które później przy wyrzuceniu tej naszej legendy za 10 many, za każde zaklęcie rzuca właśnie ta legenda losowe zaklęcie z gry z losowym celem. Więc to może być naprawdę klamfiesta. To może być klamfiesta. Więc sprawdźmy teraz. No, zobaczymy, moi drodzy. Będzie wesoło. Przywitajmy. Wania. Chyba grałem dzisiaj właśnie z tym przeciwnikiem. Dobra. Niesamowite. No, mamy też nową emotikonkę. Niesamowite. Ona bardzo mnie denerwuje, bo wszyscy tym spamują później. Pieniążki lecą. Pam, pam. Okej. Okay. Zagrał. Coin. No i co tam jeszcze? Mist. Arcane Mist. No nie, no, trzy razy nie możesz trafić. No i bardzo dobrze. To mi się podoba. Z tego powodu, że ja po prostu sobie tak uderzę. On musi mi coś zrobić z tym żmijem. A my, moi drodzy, mamy już tutaj pierwszego ziomeczka. Żarzyciel Clamfiesta. Smokowiec, dobra, i Stures użył na to, okej. Okay. Teraz, moi drodzy, my zagrywając albo to, czy to chcemy, żebyśmy zagrali? Bo nie mamy czarów, więc żarzyciela nie wyciągniemy waliu, to rzucimy to. Odkryj kartę z agonią, no dobra. To rzucimy sobie czaromiota. Beztwarzowy przywoływacz, okrzyk bojowy, przyzwij losowego strownika o koście 3. A, widzę tutaj uderzy. Okej. Okay. Moi drodzy. Zagrajmy tym. O, proszę bardzo, moi drodzy. Jakie agonie fajne. Kurde, dobra, dobra. Ja wezmę Ronina jednak. Bo ja jestem czarodziej czarodziejski, więc biorę Ronina. Ile spelów było rzuconych już? Ktoś pamięta? Można liczyć. Generalnie. To było fajne. Okej. Okay. Tu poszło. Dobra, czyli nasz dalej żyje ziomek. Tu mamy jedyneczkę. Tu możemy sobie tak zagrać. Dobieramy sobie karcioszkę. Już mamy czyszczenie stołu, gdyby coś tam nam miało nie wyjść. No zobaczcie, tutaj będziemy mogli wszystko zależy od jego zagrania teraz. Czy nam wystawi stronnika, czy tylko czarów użyje. To wtedy w zależności, czy dobieramy karty, strzelamy pociskami, bądź po prostu rzucamy tego przywoływacza i liczymy na jakąś fajną trójkę. Co tutaj jest za burdel? Posprzątać to poproszę. Bum. Kryształ. Co tutaj jest u góry? Obok mnie. A, kryształek. Dobra. No, graj, graj. O, dobra. Rzucił czar. Księga kabalisty. Dodaj trzy losowe zaklęcia maga. No i to jest fajne. To mi się podoba. Dobra, zagrajmy to. Lubię to. Teraz, jeśli on ma deck zbudowany na odpowiednich kartach, może zrobić frostnowe. A nie, za mało many ma. Chyba za mało many ma. Tak chciałem powiedzieć, że użyję frostnowy, a później jeszcze czegoś. O, dobra, dwóch mi zabił. Okej. Okay. Jeszcze coś mi zabije? Za cztery to może zabić tego 5-5. Mhm. Dobra, zobaczmy co tam jest. Czekajcie, czy ja mogę mu na przykład, czy ja mogę go zabić? 8.
Fuck. Stawaj! Parowanie. Dobra. To rzućmy... Z tego bym mógł... No i tak nie będzie Litala. To muszę zagrać, czekajcie, na czary. To idziemy na czary, tak, czekajcie, siódma tura. Piątka, zagrajmy to. Księgę dobrałem i dziewczynkę. I dziewczynkę dobrałem, dobra, rzućmy dziewczynkę. Rzućmy, uderzmy w twarz. Dobra, walnę to. No ma cztery, więc teraz jeszcze fire... Poddał się. Tak to bywa, moi drodzy, widzicie. Ten deck akurat okazał się być dobrym deckiem. Ale ja jeszcze, moi drodzy, ja jeszcze nie poddaję się. Ja jeszcze spróbuję zagrać jedną walkę. Chyba, że mi grę przycięło. Ja jeszcze zagram tą magię szaleństwa, bo chcę wam pokazać po prostu moment, w którym wyskakuje. Wyskakuje nasz Bóg. To jest bardzo fajne. Tam jest taki random... Takie rzeczy, jakie tam się dzieją, to jest po prostu szaleństwo. Dobra, zacznijmy. Znowu na maga gramy. No to dużo czarów będzie. Okej. Już się zaczęło, dokładnie. Wywalmy tego arcymaga Antonidasa. I dobierzmy żmija. Bardzo ładny start. Lubię to. I like it. No i mamy nową mapę. Tak wygląda nasza nowa mapa. To jest stara mapa, tylko że splugawiona. Proszę bardzo. Tutaj są macki. Dzieją się różne rzeczy. Tutaj oczka. Zobaczcie, to oczko, jak będziemy naciskać dużo, to tutaj po prostu aż będzie łzawiło. Hopla. Nic więcej nie robimy, bo to jest szkoda czarów. Tym bardziej, że żmij po prostu ginie na cokolwiek. Okej. Okay. Widzę, że on spokojnie zagrywa. Dobra, to jest karta, moi drodzy, okrzyk bojowy, rzuć losowe zaklęcie kosztujące 5 lub mniej, cele są wybierane losowo. Okej. Okay. Dobra, to jest całkiem spoko czar. Kosztuje 1. Można striggerować, czy to żmija, czy żarzyciela. Dodatkowo sam w sobie jest czarem po prostu, więc jeden więcej, tak? Jeden więcej. O, widzę, że on, kurde, już bardzo kontrolnie podchodzi do tego. To ja chyba nic nie zagrywam w tej turze, co? Po prostu go okładamy. Po prostu go okładamy. On ma 10 kart i sobie przepalił. Ja nie wiem, czy on to ogarnął w ogóle? Teraz gra w ogóle Firstuna jest bardzo, bardzo dziwna. O, na smokach gra. To ciekawe. A może ma tego... O kurde. O, może będzie miał same smoki, faktycznie. I może ma tego nowego Deathwinga. Ale mu ładnie wlazło. Dobra. Nie chcę ryzykować z tym. Wolę na pusty stół. Chciałbym mu to usunąć. Tylko co ja wtedy zagram za 3 many? Co tu robić? Co tu robić? Wtedy zatrzymany nic nie zagram. Dobra, rzućmy to. Losowość! To jest spoko, moi drodzy. Rzucił nam lustrzany byt, czyli za 5 many dostaliśmy stronika 5-4 i sekret warty 3. Myślę, że to było value. Tym bardziej, że skopiowaliśmy mu smoka. Dobra. Teraz tak. Moglibyśmy rzucić to 4. Nie wiadomo, jak się to rozdzieli. A sprawdźmy to. Dobra, rzućmy to. Szczerze... To jest tak... Dobra. Rzucę tak.
Nie, nie chcę tak. Ach, kurde. Dobra, niech tak jest. Musi coś zrobić. Jeżeli on dobierał cały czas karty, to on może mieć Blizzarda na przykład teraz. Albo też jakiegoś żarzyciela wyrzuci. Będzie tempo. Okej, kula ognia i ping. Spoko. No to lecimy z kolejnym. Sługa od Xarona. Proszę bardzo. Let's go. Próba numer 2. Na co da? O! Patrzcie! Jeszcze dobrałem sobie. Ale to jest fajne. Okej. To jest karta nowa. Zakazany płomień. Wydaj całą twoją manę, zadaj tyle samoobrażeń stronnikowi. Fajna rzecz. No to ciekawe, co on tam zagra. To już jest kolejna kula ognia, czyli to nie jest Reno. A, no tak, nie mógł być Reno, już prędzej pokazywał. On na smoki gra. Czemu ja coś takiego mam? Zadaj wszystkim stronnikom. Jeden punkt obrażeń. A, czy ja już mam Lethal? To jest 3. Czekajcie. Czy to jest 5? Co tu robić? I my mamy w tym momencie 6. Dobrze, Lethal. Aha! Fuck! Przecież nie! Bonkol! Przecież to jest stronnik! O kurde, Bonkol, co ty robisz? Czekajcie. Dostałem mini wylew. Mini wylewu dostałem, przepraszam. Kurde! Zapomniałem! Nowa karta. Tak to jest. Aż mi głupio. Ale to by było mocarne, co? Władam. Taki pyro. Okay. On się uleczy. Dobra, może być. Smok, przyzwanie za 3. No tak średnio bym powiedział. To plus to, to jest 8, 9. Dobra. Spróbujmy. O! Yogg-Saron w następnej. Dobra, jedziemy. Dobra. Mógłbym to rzucić, ale to wtedy też sobie zadam obrażenia. To po prostu zróbmy tak. Moi drodzy, i w następnej Yogg-Saron wchodzi po raz pierwszy. Po raz pierwszy wchodzi. Dobra, ja już nie będę czekał, nie będę rzucał czarów. Czarów już było trochę. I moi drodzy, zobaczymy, czy Yogg-Saron da mi 3 razy, kurde, w twarz. Pyro. Najgorsze jest to, że on ma stronników tutaj też. Czy jeszcze coś robimy? Jeszcze próbujemy? Rzucamy jeszcze czary? Kurde, jakby jeszcze wypróbować. Dobra, zagrajmy jeszcze. Będziemy super chciwi. Może dać ci ognia. Come on. No i teraz będzie grubo. Dobra, moi drodzy. Uwaga! Lecimy z koksem! Halo! Co to są za karty? What the fuck? Co to są za... Co to był za place? Oh my god. Nie, no ja się nie zgadzam. Boże, ten Yogg-Saron to jest, kurde, bóg gry. <laughs> 10 na 10 to był dobór. Dobra. Counterspell.
hordą! Dobra, dobra, już nie cwaniakuj. Gotowe. Okej. Poka teraz. Co tam się będzie działo? Poka, poka. No cóż, moi drodzy, idealnym zagraniem byłoby... Ojoj. Idealnym zagraniem byłoby teraz to. I musielibyśmy dostać kulę ognia i tajemne pociski. Kiedyś będę taka jak ty. No tak prawie. No dobra, mamy pirowybuch, moi drodzy, żeby on counterspella, znaczy żeby on nic tam nie rzucił takim, żeby się nie uleczył też. Come on. Flame strike. No, moi drodzy, tak to się czasami dzieje, że pirowybuch się śmieje. Dobra, moi drodzy, to się udało nam zrobić. Słuchajcie, to był taki krótki odcinek, no nie taki krótki, 30 minut. Był opening 10 pakietów, zagraliśmy 3 walki, 2 wygrane, 1 przegrana, jak widzicie. Fajnie. Maga polecam, Warriora prawdopodobnie jeszcze troszeczkę będzie trzeba podszlifować. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli widzieliście ten film do końca, dajcie łapkę w górę i zapraszam na moje live'y Twitch TV Bonkol albo na jarok.pl. Miłego grania, powodzenia w openingu pakietów z najnowszym dodatkiem właśnie Hearthstone. Trzymajcie się, pa pa.